Cześć, zapraszam Was do 16 lekcji z serii Język niemiecki dla opiekunek z ActiveMed 24. Dzisiaj powiemy sobie o tym, co powiedzieć w sklepie i jak zrobić proste zakupy. Zaczynamy! Najpierw poznamy kilka zwrotów, zawierających również te słówka, których wcześniej się nauczyliśmy. Jeśli chcemy w sklepie powiedzieć kilogram jabłek, to powiemy ein Kilo Äpfel. Jeśli chcemy powiedzieć 2, 3, 4, 5 kilogramów jabłek, to powiemy 2, 3, 4, 5 Kilo Äpfel. Czyli widzimy, że ta forma kilo i Äpfel się nie zmienia, zmieniamy tylko ilość kilogramów. Oczywiście zamiast Äpfel możemy podłożyć inne słówko. Mogą to być tomaten, pomidory, gurken, ogórki, czyli ein Kilo Gurken, zwei Kilo Gurken. Czyli po prostu jest kilogram, dwa, trzy i więcej kilogramów czegoś. Gdy chcemy powiedzieć sztukę czegoś, bądź kilka sztuk, to powiemy ein Stück Butter, na przykład, czyli sztukę masła, czyli jedno masło, jedną kostkę masła. Jeżeli dwie sztuki, dwie kostki, to będzie zwei Stück, czyli ponownie Stück się nie zmienia. I na przykład zwei Stück Butter, dwie kostki masła, dwie sztuki masła. Jeśli chcemy kupić coś w butelce, kole, mleko, piwo, cokolwiek, to mówimy eine Flasche, czyli jedną butelkę, na przykład Milch, Bier und so weiter, ale zwei Flaschen, dwie butelki mleka, czyli Milch. Czyli tu się forma już zmienia, mamy flasze i flasze. I oczywiście tutaj dorzucamy dowolną ilość. Jeśli chcemy kupić coś w paczce, na przykład chipsy, paluszki, to mówimy eine Tüte Chips oder zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und so weiter, Tüten Chips. Czyli tutaj również dodajemy końcówkę ny. Eine Tüte, jedna paczka, zwei Tüten, dwie paczki. I to są takie podstawowe opakowania i miary, w których podajemy ile czegoś chcemy, ile chcemy danego produktu. Możemy również mówić w gramach i wtedy po prostu mówimy 200, czyli nasze liczby już poznaliśmy, czyli to będzie 200 gram, czyli 200 gram czegoś, na przykład 200 gram Schinken, czyli 200 gram szynki. Dorzucamy tu słówko, czego chcemy właśnie 200 gram. Na przykład 300 gram Käse, 300 gram sera. Możemy mówić również pół kilo i to jest forma, której warto na początku się nauczyć na pamięć. Czyli na przykład ein halbes kilo, czyli pół kilo. I dorzucamy tutaj czego, czyli na przykład ein halbes kilo Schinken, pół kilo szynki. Ein halbes kilo Käse und so weiter und so fort i tak dalej. Możemy również poprosić o coś w kawałku bądź w plastrach, na przykład tą szynkę czy ser. Wtedy będzie im Stück, czyli w kawałku, in Scheiben, czyli w plastrach. I możemy usłyszeć od sprzedawcy: Wünschen Sie sich den Schinken im Stück oder in Scheiben? Czyli czy życzy sobie Pani szynkę w kawałku czy w plastrach? Odpowiemy na przykład, że w plastrach, in Scheiben bitte, czyli poproszę w plastrach. To są najważniejsze zwroty, które powinniśmy znać, jeśli właśnie chodzi o ilość i formę tego, co kupujemy. A tutaj przykładowy dialog. Kunde to klient, Verkäufer to sprzedawca. Kunde, czyli klient, mówi Guten Tag, dzień dobry. Verkäufer, Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Dzień dobry, jak mogę Pani, Panu bądź Państwu pomóc? Kunde, ich brauche zwei Stück Butter und eine Flasche Milch. Ja potrzebuję, i to jest nasz nowy czasownik, brauchen, czasownik regularny, ja potrzebuję dwie kostki masła i butelkę mleka. Verkäufer odpowiada, noch etwas, coś jeszcze? Kunde, klient, ja. Ich möchte noch 200 gram Schinken. Tak,
Ja chciałbym jeszcze 200 gram szynki. Verkäufer. Im Stück oder in Scheiben? W kawałku czy w plastrach? Klient. In Scheiben bitte. Wie viel zahle ich? W plastrach poproszę. Ile płacę? Verkäufer. 15 euro. 15 euro. Kunde. Danke. Tschüss. Dziękuję. Na razie. Verkäufer. Tschüss. Ta forma pierwszego pytania, wie kann ich Ihnen helfen, jest dość trudna. Zawiera dość skomplikowane struktury gramatyczne. Dlatego z tym jakby pytaniem, rozkładaniem tego pytania na części pierwsze w tej chwili nie będziemy tego robić. Jednak tu chciałabym zwrócić właśnie uwagę na czasownik brauchen, który oznacza potrzebować. Czasownik jest regularny, więc odmieniamy zgodnie z naszą zasadą. Ich brauche, du brauchst, er, sie, es braucht, wir brauchen, ihr braucht, wie sie brauchen. Te zwroty znamy. Noch etwas. Etwas to znaczy zawsze coś. A noch jeszcze. Tutaj tą formę znamy. Möchte, chciałabym. I noch znowu mamy, czyli jeszcze. To również znamy ten zwrot, ten także. I tu mamy wie viel zahle ich. Wie viel oznacza ile, zahlen płacić. I zahlen, czasownik zahlen jest również czasownikiem regularnym, odmienia się regularnie, czyli jest ich zahle, du zahlst, es ist zahlt, wir zahlen, ihr zahlt, sie zahlen. A resztę również znamy. To wszystko na dziś. Zapraszam Was do kolejnej lekcji.